proces edukacyjny maksymalnie do 25 roku życia. Po ich ukończeniu w większości pozostają pod całkowitą opieką członków swoich rodzin 24 godziny na dobę. W przeciągu ostatnich kilku lat kilkanaście rodzin osób wielorako i głodowo niepełnosprawnych związanych z Psoni Kołobiecu kierowało prośbę do zarządu koła o udzielenie wsparcia dla nich oraz niepełnosprawnych członków ich rodzin w formie specjalistycznej placówki pobytu dziennego. Chciałabym zaznaczyć, że w obecnym funkcjonującym systemie nie ma dla nich miejsca. Osób z niepełnosprawnością intelektualną. Już po raz piąty w takiej formie i w tak uroczysty sposób świętujemy dziś razem na terenie miasta Mielca Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ten projekt, który w tej chwili właśnie powstał, co pani prezes mówiła, dom dziennego pobytu. Kolejne WTZ-y. Tego wcześniej nie było. Chcemy, żeby wam pomóc jak najwięcej, ale wszystkiego naraz się nie zrobi. Małymi krokami, a do celu. Cieszymy się, że coraz więcej osób może spędzić ten czas nie w domu, ale pośród koleżanek i kolegów. Pokazać swoje umiejętności, pokazać, że można normalnie żyć. I za to chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować. I życząc wam, droga młodzieży, drogie dzieci, uśmiechu. Jesteście się z nami, my jesteśmy z wami. Wszystkiego dobrego. Kochani, to jest najpiękniejsza nagroda, jaką kiedykolwiek w życiu otrzymałam. Naprawdę. Nie zasługuję na nią, to pewne. To, co robię, to jest malutki drobiażdżek. Chciałam powiedzieć, że wszystkie nagrody świata i wszystkie pieniądze świata należą się rodzicom, opiekunom i wychowawcom dzieci. Wszystkiego dobrego wam życzę i żeby wasze marzenia się spełniały. Dziękuję. Thank you.
moment mylę. Czasem warto przemyśleć kilka wspomnień, czasem warto tak po prostu o wszystkim zapomnieć. Czasem warto być po prostu szczęśliwym, nie udawać się, to nie jest na niby. Czasem warto się szybko brać, się ogarnąć i skończyć jak cała ludzka mentalność. Pamiętaj, braciszku, że jestem przy tobie, gdy będziesz miał problem, zawsze ci pomogę. Jeśli masz jakiś problem, udaj się do mnie, ja go rozwiążę i zawsze podążę. Pamiętaj, że jestem zawsze przy tobie. Jeśli masz jakiś problem, udaj się do mnie, ja go rozwiążę i zawsze podążę. Pamiętaj, że jestem przy tobie, Bóg na to wszystko powie. Pamiętaj, braciszku, że bardzo cię kocham, choć mnie czasem ranisz, to po nocy szlocham. Choć czasem mnie nie rozumiesz, to mam do ciebie ogromny szacunek. Poszło zbytnio, o jaki Wachowski, ale wyciągnęliśmy razem z tego wnioski. Pamiętaj, że będziesz zawsze moim bratem, bo będę cię kochał całym moim światem. Całym moim światem, bo jesteś moim bratem. Jeśli masz jakiś problem, udaj się do mnie, ja go rozwiążę i zawsze podążę. Pamiętaj, że jestem zawsze przy tobie. Jeśli masz jakiś problem, udaj się do mnie, ja go rozwiążę i zawsze podążę. Pamiętaj, że jestem przy tobie, Bóg nam to wszystko powie. Dwa słowa, braciszku.